Cześć wam! Dzisiaj to już 8 odcinek Wymyślonych Państw. No naprawdę ta seria idzie jak burza. Zacząłem ją pod koniec listopada, minęły 3 miesiące, 8 odcinków. Może nie tak jak burza, ale... A naprawdę dużo tego jest. Dzisiaj wam przedstawię państwo towarzysza o nicku Rekane Z. Tak, jego państwo już trochę się działo na grupie, a że mi się podobało, to ja wziąłem je do odcinka. Czas je przedstawić. No to jedziemy z przedstawieniem tego państwa. Oczywiście zaczniemy od informacji ogólnych. Zacznijmy od nazwy, to jest Zjednoczona Republika Ertandii. A inaczej w skrócie po prostu Ertandia. Jak widzimy, jeżeli chodzi o tereny, są to przede wszystkim Albania zajęta, to jest zajęta Macedonia, Bułgaria, trochę Rumunii. Jest tutaj również teren Serbii. No, dużo tego się porobiło. Język włoski. Stolicą państwa jest Fyran. A ustrój? Monarchistyczny, czyli po prostu monarchia. On tworzył całe te szablony, to nie moja wina. Ten cały Rekej. Hymn się nazywa Wygrać Można. W oryginale Puoi Vincere, nie wiem jak się czyta włoski. Dewizą jest natomiast Strada Verso il Futuro. Droga ku przyszłości. Przypominam, nie umiem włoskiego. Głową państwa jest Stefan Nubelli. A liczba mieszkańców to aż 61 milionów, czyli naprawdę dużo. Walutą jest Ertand, a odpowiednikiem polskiego grosza jest Ert. Powierzchnia to 401 tysięcy km kwadratowych. Kraj nie ma żadnych terytoriów autonomicznych. No jak widzę, to trochę duże to państwo. No i dosyć fajnie się zaczyna. Przejdźmy sobie teraz do informacji o polityce i gospodarce tego kraju. Ilość PKB jest trochę biedna. 280 miliardów dolarów. Tak swoją drogą, jakby coś, to w 10 odcinku zrobię znowu odświeżenie grafik i limit będzie 850 miliardów. Jeżeli chodzi o wzrost PKB, 3%, czyli naprawdę jednak państwo się rozwija. Jeżeli chodzi o przynależność do organizacji międzynarodowych, to jest ewenement. Nie należą do ONZ-u, nie należą też do Unii Europejskiej, za to należą do NATO. Jeżeli chodzi o najlepszych przyjaciół, są to Włosi, Grecy i Węgrzy, czyli Ertandejczyk, Węgier, dwa bratanki. Jeżeli chodzi o największych wrogów, są to Turcja, Rumunia i Ukraina. Podział administracyjny. Tutaj mamy 7 województw w tym kraju. Są to Tances, Chipchir, Moral, Gongaria, Selfruns i ja. Nie wiem, czy te Selfruns to jedno, zaraz sobie przeliczę. Tak, są to osobne województwa, te S na S i na F. Dobra. Jeżeli chodzi o długość autostrad, no bida, 988 km. Struktura zatrudnienia w tym kraju wynosi tak. Najwięcej jest w usługach, 73%, bardzo mało w rolnictwie, 5%, a w przemyśle 22%. Kraj nie uznaje Kosowa, ale jak ma uznawać Kosowo, skoro to jest ich teren? I przyjmuje migrantów. Przejdźmy sobie teraz do informacji o ludziach. Jeżeli chodzi o pochodzenie etniczne, są to Grecy. Grecy sobie założyli po prostu drugie państwo, no, takie zapasowe, powiedzmy. Jeżeli chodzi o największe miasta, są to oczywiście stolica Fyran, mamy również Bukareszt, Tuckę, Ertandę Mniejszy i Pciuk. I teraz wiecie, co ogarnąłem? Bukareszt nie jest na granicach Fyranu. No ale dobra, potraktujmy, że powstało miasto o tej samej nazwie, tak więc olać, nie było tematu. Dobra. Jedziemy z gęstością zaludnienia. 134 osoby na kilometr kwadratowy. Mentalność polityczna ludzi? Oczywiście prawica, no nigdy nie widziałem lewicy, poważnie. Sławni ludzie. Są to Devat Murko, wybitny malarz XIX wieku. Furrol Tych, który ma brata w Kevina Lutycha. Pierwszy jest kompozytorem, a drugi raczej działaczem politycznym, zjednoczył Jugosławię, Albanię i Macedonię. Jeżeli chodzi o system edukacji, 8 lat szkoły podstawowej i 4 lata gimnazjum. Przejedziemy dalej z informacji o ludziach. Tym razem czas na historię. Ertandia powstała w sumie dosyć niedawno, jak patrząc na historię, 1789. Niestety, szybko mieli pierwszą wojnę z Austrią, 1813, którą wygrali, podpisali pokój, 1856. Doszło też do zjednoczenia Albanii, Macedonii i Jugosławii. Właściwie ich terenu, bo wtedy te państwa nie istniały. W 1934 wybuchła druga wojna z Bułgarią i Rumunią. W 1937 wygrano, bo przecież Bułgarię całą zajęli i Rumunię troszkę też. Podpisano pokój. W 1989 roku kraj dołączył do NATO. A już rok później niestety zdarzył się zamach w Bukareszcie.
Tym oczywiście tym faraońskim, ertandyjskim. Na zamek króla Eryka IV, gdzie zginęło 39 osób, w tym właśnie głowa państwa. Dobra, ale dla pewności, Bukareszt to jest ten ertandyjski. Drugie miasto takie powstało. Jeżeli chodzi o strukturę narodowościową, tutaj mam trochę multikulti. 58 to są ertandyjczycy, 23 Serbowie, 10 Węgrzy i 9 Rumunii, czyli naprawdę trochę się pomieszało. Religią dominującą jest prawosławie. Jeżeli chodzi o średnią długość życia, dosyć krótka. 74 lata żyją kobiety, a mężczyźni, tutaj jest błąd ortograficzny, 68 lat. Styl pisma romański. Przejdźmy teraz do informacji o środowisku naturalnym. Jeżeli chodzi o surowce mineralne, tutaj mamy 4 aż, a nie jak zawsze to bywa 3. Są to węgiel kamienny, żelazo, złoto oraz sól kamienna. Procent zalesienia tego kraju jest naprawdę spory, 51%. Już wiem, czemu PKB jest tak mało. Najwyższym punktem jest Gutebr. 2234 metry nad poziomem morza, trochę wysoka ta góra. Natomiast najniższym Tibik. 4 metry poniżej poziomu morza. W kraju jest aż 17 parków narodowych. No nie dziwię się, że jest tyle, jak jest 51% zalesienia. Typ klimatu śródziemnomorski, tylko że tam jest trochę zimno, bo 14 stopni. Średnio. Jeżeli chodzi o najdłuższą rzekę, jest to Rusk, 807 km, a największym jeziorem jest Bachta, 6 km2. Przechodzimy do informacji o turystyce w tym kraju. Ilość turystów? Nieco ponad 1,5 miliona, 1 600 000. Trochę słabo. Dla porównania, w Polsce to jest zwykle 15 milionów, ostatnio się na geografii dowiedziałem. Jeżeli chodzi o 3 najciekawsze miejsca w tym kraju, są to oczywiście dostęp do Morza Śródziemnego, miało być tu z wielkiej litery, plaże, oczywiście tam są, skoro Morze Śródziemnomorskie, i jeszcze Morze Czarne, bo tam Bułgaria te sprawy. Jest piękne, czysta woda i idealny klimat do pływania, jak tutaj widzimy w opisie. Buchad Wielki, to jest takie miasto, przez które na teren Ertandii wkroczyły dywizje austriackie, które zniszczyły miasto niestety. Ale teraz można podziwiać ruiny i to, co zostało po tej wojnie. Mamy również hotel Wtycha, ale to nie jest typowy hotel, bo tam trzeba się nieco wspiąć. Bo jest umiejscowiony na górze, która ma wysokość 1910 metrów nad poziomem morza, przez co turyści muszą się nieco zmęczyć chodząc tam, wchodząc. Na szczęście mają tanie jedzenie i noclegi. Najwyższym budynkiem jest Ertandi Tower, który mierzy aż 180 metrów. A najczęstszym kierunkiem wakacji wśród mieszkańców? Czyli że mieszkańcy najczęściej lubią jechać do Polski, Niemiec i Włoch. Nareszcie mamy kogoś, kto nas chwali, skoro tam najczęściej jadą. Jeżeli chodzi o ilość hoteli pięciogwiazdkowych, no jest ich trochę, 29. Przechodzimy do tego, co Tygrys lubią najbardziej, czyli do piłki nożnej w tym kraju, która jest sportem narodowym. Jeżeli chodzi o system ligowy, są tu tak. Pierwsza liga nazywa się Nowoczesna Liga. Nie wiem, czemu nowoczesna, ale dobra, nie się tak nazywa. Drugą ligą jest po prostu druga liga. Trzecią, liga EKT. Czwartą, po prostu to jest czwarta liga, a piątą, piąta po prostu. A dalej to są niższe ligi, że tam dwie gminy się spotkają i robią sobie 10 zespołów i mają liga. Jeśli chodzi o najlepsze kluby, są to Serbia SK, J Tacyn, Real Bukarest, ABS Kosowo i ZC Fyran. No, klub ze stolicy taki trochę średni. Najlepszymi zawodnikami ligi są Stefan Erta, który jest bramkarzem Serbii SK. Drugi jest Gingoho Fas, który jest napastnikiem J Tacyn. Z Węgier jest. Trzeci jest Wes Inf, który jest najlepszym zawodnikiem w tym kraju. Jest pomocnikiem Realu Bukareszt. Ma również bardzo dobrego kolegę z Włoch, Certu Tasm, który gra na pozycji obrońcy. I mamy również Polaka, rodaka, Kacpra Dąba, grającego w ABS Kosowo, na pozycji bramkarza. Jeśli chodzi o najwyższych zawodników w kraju, są to Wes Inf, drugi jest Carlo Tupcicas? Dobra, nie umiem przeczytać jak coś. Który jest napastnikiem FC Barcelony. Trzeci jest Damiano Nowka, który jest gwiazdą Legii Warszawa i gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Czwarty jest Martin Dublewko, który jest bramkarzem Romy. A ostatni na tej liście Sermian Doczea, napastnik Borussii Dortmund. Kraj bierze udział w Mundialu 2018. Życzymy mu powodzenia. No i to by było w sumie na tyle na dziś. Możecie zostawić subka i lajka jak to zawsze. A co do państwa. Zawierało ono kilka tam błędów, ale on nie był jakiś zbyt poważny, tak więc postanowiłem wrzucić to do odcinka.
Naprawdę gratuluję panu Rekeinowi za pojawienie się na odcinku, bo sobie zasłużył. Możecie mu zostawić plusika na Google Plus pod tym postem, gdzie on to umieścił. Może nawet zamieszczę to w opisie. Zamieszczę na pewno. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia w następnym materiale.